Siemaneczko z tej strony Tuba. Nowy Xiaomi. Xiaomi Mi 10 Ultra na dziesięciolecie firmy. Podobno z najlepszym aparatem mobilnym na tej planecie. Na świecie. 120 watów ładowarka. Czujesz? 120 watów, gdzie iPhony dalej się ładuje tam ósemkami. Szok. Szok i niedowierzanie, jak to szybko będzie się ładować. I 50W ładowarka bezprzewodowa. 50, to ładnie szybko. 120Hz ekran. Świetnie, moim zdaniem. No i ładowanie w 23 minuty całym. Cała bateria. Bateria na bazie grafenu. Więc przy 800 cyklach dalej mamy 90%. To nieźle, no tak, standardowo, prawda? Może nawet lepiej. Aparaty. Mamy dwa aparaty, które mają, mogą nagrywać w 8K główny i ultra zoom. Nieźle. Tutaj są akurat pokazane, rozpakowane taki wersja. Wiesz, premierowa, czyli to naprawdę nie dostaniesz takiego budełka, dostaniesz troszeczkę inne. Ale rozumiesz. Sprzęt taki sam. Tylko opakowanie bardziej takie eks ekskluzywne. Jak wyglądają aparaty? No mamy 48, a mam pokrowiec gratis oczywiście. 48 megapikseli. 1.85 to jest główny światło. z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu. 20 megapikseli 2.2 światło ultra szeroki kątny 128 stopni. 48 megapikseli światło 41 ze 120-krotnym zoomem cyfrowym, ale cyfrowy, to wiesz, może będzie milion. Co, co zrobisz No i ta ładowarka. Z, 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 ogromna, no ale fizyki. Nie szukasz, super. Mi się to podoba. Czym szybciej, tym lepiej. 12 megapikseli, ostatni aparat 2.0 światło to obiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym. Dwukrotny. W DxMarku wydali takie orzeczenie, że, że to jest najlepszy smartfon fotograficzny. Na rynku. Oni, oni się znają, prawda? Co tu jeszcze mamy? Laserowy autofokus, czyli najnowsze wszystkie technologie. No i oczywiście flicker sensor. Nie mamy najnowszego Snapdragona. 865 plus tutaj nie będzie, będzie zwykły 865, ale i tak, do czego ty to wykorzystasz? Tak Jakieś... wszystkie gry chodzą płynnie na tych snapdra snapdra Snapdragonach. Zwykłe to. No już, lecimy dalej. 6,67 cali OLED o rozdzielczości Full HD+. Nie? Szkoda, że nie 4K, ale to bateria w sumie by zżarło. I 120 Hz. Najnowsze Wi-Fi, 6. Co my tu jeszcze mamy? Panie Kręgo, waga 221 gram. Gorilla Glass. Szóstej generacji, czyli nie Vertus, tak jak jest w, w Naucie Najnowszym, tylko szóstka. Też dobrze, bo jak ci to spadnie, to i tak pięknie. Vertus, nie Vertus. Taka jest prawda. 5299 jenów, no to za najniższy model, to jest jakieś trzy koła z podatkami, około mniej więcej, bo to nie wiem, jak, jak to policzą. Za model 8 GB RAMu i 128 pamięci. Będzie jeszcze z wersją pamięci 256 i 12 RAMu 256 i 16 RAMu 512. I te wszystkie telefony chińskie takie okrągłe są, prawda? Jak Samsung taki ba wygląda bardziej nowocześnie z tym płaskim ekranem, tak? tak? Przynajmniej jest takie wrażenie, no są gusta. A ja mam takie wrażenie, że oni mają dużo tych okrągłych ekranów i robią takie. To, to, to takie bułki, prawda? Wygląda jak taka buła. No taki styl mają tam. No, trudno, te Oppo też było taką bułą, i tu to jest taka buła. no ale to się dobrze trzyma w dłoni, bo znowu taki płaski telefon troszkę się wrzyna i mniej wygodnie się trzyma niż te właśnie były takie płaskie. W Polsce na pewno musi być droższy niż wersja Pro, czyli 4,5 tysiąca w górę. Takie mam wrażenie. No ogólnie yy, wygląda fajnie. Szkoda, że to oczko wycięcie na przednią kamerę nie jest na środku, tylko jest z boku i z tej strony, no to jeśli jesteś praworęczny, to się będzie źle filmować, bo kamera będzie z dołu. I będziesz musiał strasznie wysoko trzymać rękę, jakby była z lewej strony, to byś mógł normalnie trzymać rękę, niż tak to ci będzie filmować brodę, jak będziesz trzymał na wysokości twarzy. No tak to wygląda, prawda, z autopsji to wiem. No, wygląda pięknie, chociaż jakość tego nagrania. Oczywiście link or do oryginału w opisie. Nie zerwracaj. Za, nie, za nie wiem czemu. Powinien mieć super ekstra 4K. Światło może jakieś kiepskie. Ale ogólnie wygląda za fajnie. Zajefajnie. fajnie, o tak. Premiera w Polsce niedługo, więc czekamy, kupimy i będziemy testować. No Ja się jaram. Myślę, że Wy też. Xiaomi to jednak potrafi zrobić porządny sprzęcik. to no do, do, o, w do brzuchu burczy, idziemy coś zjeść. Pozdrawiam i polecam.